Cześć! Witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku Asów Nieruchomości. Tym razem opowiemy trochę o umowie deweloperskiej, która w kontekście zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym jest kluczowym dokumentem, zarazem regulującym wszystkie zobowiązania stron. Na pewno słyszeliście, że obecnie dokument jest nowelizowany, czeka na podpis prezydenta i wejdzie w życie. O wszystkich zmianach ustawy deweloperskiej opowiem Wam wkrótce. Sami ocenicie, czy one są na dobre, czy na gorsze, jak to będzie teraz wyglądało. Na pewno wprowadzony zostanie deweloperski fundusz gwarancyjny, to jest nowość, na którą wszyscy czekają. Ja w ogóle myślę, Sonia, że warto powiedzieć, że ustawa deweloperska to tak naprawdę nazwa potoczna, bo ustawa, o której mowa, która pojawiła się 16 września 2011 roku, brzmi oryginalnie ustawa o prawach nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. I ona jakby reguluje wszystkie zobowiązania stron. Zapewne słyszeliście, w ogóle, dlaczego się pojawiła? Pojawiła się dlatego, że zapewne słyszeliście historię, kiedy deweloper rozpoczynał jakąś inwestycję, klienci kupowali tak zwaną dziurę w ziemi, deweloper nagle znikał z pieniędzmi, klienci zostawali z kredytem hipotecznym, ale o mieszkaniu już mogli pomarzyć. No i wtedy tak naprawdę, żeby chronić praw nabywcy, powstał taki dokument jak ustawa deweloperska, która reguluje wszelkie zapisy i wskazuje na to, co powinno się znaleźć w umowie deweloperskiej. Warto wspomnieć, że od czasu, kiedy ustawa deweloperska została wprowadzona, czyli powiedzmy 10 lat już teraz, tylko 3 deweloperów ogłosiło upadłość w tym czasie. I to jest w kontekście tego funduszu gwarancyjnego, o którym pewnie będziemy mówić, który pojawi się w nowelizacji ustawy. Co daje Wam jako nabywcom sama umowa deweloperska? Przede wszystkim zabezpiecza Wasze środki. I tutaj pojawia się pojęcie rachunku powierniczego, o którym będziemy również mówić w kolejnym odcinku, ponieważ temat jest troszeczkę szerszy. Ale na co powinniście zwrócić uwagę, kupując nieruchomość na rynku pierwotnym? Na to, czy deweloper ma otwarty rachunek powierniczy zamknięty, czy tak zwany rachunek powierniczy otwarty. No i możemy śmiało stwierdzić, Sonią, obsługując deweloperów na rynku pierwotnym, że większość, myślę, że tutaj spokojnie 90% deweloperów, posługuje się jednak rachunkiem otwartym. A z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że bank dewelopera jest zobowiązany do wypłacania deweloperowi transz, czyli jakby środków z tych Waszych indywidualnych rachunków powierniczych w trakcie jeszcze prac budowlanych. Wiąże się to też z tym, że całość środków, które zgromadziliście na swoim własnym indywidualnym rachunku powierniczym i jeszcze przed zakończeniem budowy trafia na konto dewelopera. Kolejną ważną kwestią w umowie deweloperskiej jest określenie terminu odbioru technicznego. I tutaj warto sprawdzić zawsze, przyjrzeć się tej umowie deweloperskiej, której projekt dostaniemy przecież, zanim ją podpiszemy, czy deweloper wpisał konkretną datę, zobowiązał się do jakiegoś nieprzekraczalnego terminu i czy wskazał, jakie będą konsekwencje w przypadku jego niedotrzymania. Warto o to powalczyć z deweloperem, żeby też mieć porządek nad postępem naszych prac i także terminem odbioru w kontekście umówienia ekip wykończeniowych, a wiemy, że aktualnie jest to spory problem. Kolejna rzecz to harmonogram płatności i jego nie może zabraknąć w umowie deweloperskiej. Ale uwaga, ponieważ bardzo często klienci, którzy do nas trafiają, mylą harmonogram płatności, który oni otrzymują, z harmonogramem prac budowlanych. One bardzo często będą różne, dlatego że tak jak powiedziałam już wcześniej, jeszcze przed zakończeniem budowy deweloper otrzymuje całość środków, które wpłaciliście Państwo na swój własny indywidualny rachunek powierniczy. Tak więc one nie będą tożsame. Bardzo ważne jest to, i na to warto zwracać uwagę, że minimum muszą być to 4 transze, maksimum, z tego co pamiętam, może być to 10 transz. Ona jakby, wartość tych transz nie może przekroczyć procentowo 25% wartości całej inwestycji, nie może być mniejsza niż 10% kosztów całej inwestycji, więc na to warto zwrócić uwagę. Oznacza to mniej więcej tyle, że całość zapłaty za lokal płacicie jeszcze przed jego odbiorem. I tutaj trzeba być tego świadomym. Natomiast w indywidualnych przypadkach udawało się klientom wynegocjować z deweloperem, żeby tą ostatnią transzę przesunąć na moment po odbiorze technicznym, co oznacza, że wszystkie usterki, które wpiszecie w protokół odbioru technicznego, będą szybciej naprawione, bo deweloper będzie czekał na swoje pieniądze. I warto też wziąć to pod
pod uwagę? Kolejną bardzo ważną kwestią jest metraż. Wokół metrażu jest bardzo dużo kontrowersji. Legend. Tak, całych legend, różnych zapisów. Ja w ogóle myślę, że powinniśmy jeden odcinek poświęcić tej kwestii, ponieważ deweloperzy, oczywiście w umowie deweloperskiej jest podany metraż waszej nieruchomości. Co jeszcze jest ważne? Warto zwrócić uwagę na metraże tak zwanych pomieszczeń przynależących. Tutaj mamy na myśli ogrody, tarasy i balkony, ale także miejsca parkingowe, aczkolwiek te ostatnie są regulowane osobnymi przepisami, jeżeli chodzi o ich wymiar. Ale co z tym metrażem? Bo ten metraż budzi wiele kontrowersji. Co w przypadku, jeżeli na przykład metraż nam się nie będzie zgadzał? Przecież tak naprawdę deweloper do umowy deweloperskiej podaje metraż z projektu. Życie pokazuje, że te metraże nigdy nie są w 100% takie same. One są albo im plus, albo im minus. No i co wtedy? Powiem tak, myślę, że jeszcze o to temat zahaczymy, ale absolutnie deweloper powinien się z Wami rozliczyć co do każdego centymetra kwadratowego. Tak, warto zwrócić uwagę, czy w umowie deweloperskiej jest zapisane, jak w jakich przypadkach możemy odstąpić od umowy deweloperskiej. Takie prawo daje nam ustawa, więc jeżeli deweloper nie wpisał tego, i tak możemy z tego skorzystać. A są to następujące przypadki. Przede wszystkim podniesienie stawki VAT. Jeżeli VAT wzrośnie w ciągu roku, to się oczywiście rzadko zdarza, mamy prawo odstąpienia od umowy. Mamy takie prawo również, kiedy deweloper spóźni się z przeniesieniem własności. Niemniej jednak tutaj ustawodawca dał dłuższy czas na to, bo chodzi o dwukrotne przedłużenie terminu, a jeszcze wezwanie nabywcy do tego. Więc rzadko, myślę, nastąpi taki element tego spóźnionego przeniesienia własności, ale warto o tym pamiętać. No i kolejna rzecz, to wtedy, kiedy deweloper nie dostarczył nam wszystkich nie spełnił formalnych kwestii, czyli nie dał nam prospektu informacyjnego, harmonogramu płatności oraz innych dokumentów, o których mówi się w ustawie deweloperskiej, wtedy mamy również prawo odstąpić od umowy. Prospekt to jest w ogóle taki bardzo wrażliwy dokument w całym naszym procesie zakupu, ponieważ każda jego zmiana dokonana bez zgody nabywcy uprawnia już nabywcę do odstąpienia od umowy. Tak samo jest ze standardem wykończenia, prawda? Bo standard wykończenia jest załącznikiem. Dokładnie. Ja myślę, że w ogóle o tych kwestiach będziemy mówić, ponieważ same mamy doświadczenia z różnymi deweloperami, kiedy te prospekty zmieniają się niemalże co miesiąc. Nabywcy, którzy już wcześniej podpisali umowę deweloperską, nie są w żaden sposób informowani ani o tej zmianie, ani o zmianie standardu wykończenia. Więc tutaj bądźcie bardzo czujni i uważni. Ja myślę, że też warto powiedzieć, że zmiana metrażu, o którym wspomniałam wcześniej, również nas jakby uprawnia tak, do rozwiązania umowy, ale tutaj znowu jest dużo kwestii spornych. Ja myślę, że ten temat naprawdę będziemy szerzej poruszać, ponieważ to jeszcze mamy kodeks cywilny, który nam się gdzieś pojawia. To znaczy, bardzo często deweloperzy wpisują sobie, że do 2% zmiana metrażu nie wchodzi w żadne roszczenia. Tak. I pytanie, czy to jest zgodne z prawem? No nie do końca, ponieważ pamiętajcie, że jeżeli chodzi o mieszkanie, jest to produkt cenotwórczy, więc nie możemy tak naprawdę robić prezentu deweloperowi, jeżeli otrzymamy mniejszy lokal. Ale ja myślę, Sonia, że nie będziemy o tym teraz tutaj rozprawiać. Zostawmy to na osobny odcinek. Dokładnie, bo to jest bardzo szeroki temat. Więc moi drodzy, jak widzicie, umowa deweloperska powinna zawierać pewne składniki, które są dla Was jako nabywców bardzo ważne. Ja myślę, że jeżeli macie pytania, macie jakieś kwestie do rozwiązania lub macie też jakieś sugestie co do kolejnych tematów, które chcielibyście poruszyć albo które chcielibyście tak naprawdę poruszyć z nami, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, jak zwykle przez Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Dawajcie nam znać. Również w prywatnych wiadomościach. Więc my się żegnamy. Do zobaczenia już niedługo. Możemy powiedzieć, że będziemy miały niespodzianki, ponieważ w naszych odcinkach zaczną pojawiać się również goście. Do zobaczenia. Na razie.